Proszę Państwa, pogróżki od wróżki. Wirusem łatwo się zarazić, ponieważ rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Mimo licznych apeli ekspertów, Polacy nie szczepią się na grypę. Tylko w ubiegłym roku na zastrzyk, który może uratować życie, bo powikłania pogrypowe bywają śmiertelne, zdecydowało się niespełna 4% obywateli. Jeszcze się poważam, że chyba każdy musi się trochę sam odbawić. Ty jeszcze pytasz, czy się... Nie. A dlaczego? Nie, 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 chwilę wstanę, bo tyle się boli. Taki paprosek był, już nie ma. Do szczepionek przekonują eksperci. Co do skuteczności wiesz. Ale chodzą w taki. Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. 15 towarzystw. A to tylko tam przeszkadza, i tak byłoby dobrze, bo tutaj wiesz, o połowę masz, o jedną trzecią mniej. Także słuchaj, Max Kolonko jest bardzo fajny. Zgromadzenie Polskiej Akademii Nauk podjął uchwałę nakłaniającą, informującą o szczepieniach generalnych, w tym również i szczepienia przeciwko grypie. Jeżeli się ktoś z Państwa jeszcze nie zaszczepił przeciwko grypie, teraz, to znaczy 30 stycznia, też może. I w lutym też może, tylko trzeba w ciągu 7 dni unikać kontaktu z ludźmi zagrypionymi. Ale i się zmienia. W zdaniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie widać, jaki teraz mamy fajnego zastępcę ministra? Jaki? Ponad 16 tysięcy osób wymagało wówczas z tego powodu hospitalizacji, a 140 chorych zmarło. Lucja Olszówka, Polskie Radio 24. Kształci go Ziobry. Tak. Podsumowanie dnia. Prawa ręka Ziobry. Ale ty ty nie mówisz Ziobry. Słuchaj, ja tam trzy lubię, ale jest... Ja tego nie zmienię, nie? Choroba jest na Ziobro, proszę pani. Wiesz, tym bardziej, wiesz, teraz rządzą, nie? Trzecia osoba, która uciekła z miejsca zdarzenia. Przypomnijmy, nieznani, zamaskowani sprawcy przyszli do meczetu wczoraj po 20 czasu miejscowego i otworzyli ogień do około 40 modlących się w środku ludzi. Zginęło 6 osób, 8 zostało rannych. W związku ze strzelaniną głos zabrali premier prowincji oraz premier Kanady. Nie zapomina, bo dobrze polskiego, bo dobrze po polsku. Tak, dobrze mówi po polsku. I jest 30 lat w Ameryce, prawda? Słuchaj, raczej się nie zapomina tego. Ale są ludzie, którzy zapomnieli. No, jak już. Nic nie mówią. Napisał również, że muzułmańscy Kanadyjczycy są ważną częścią kanadyjskiego społeczeństwa. Przywódcy Iranu i Iraku ostro krytykują dekret imigracyjny prezydenta Donalda Trumpa, zapowiadają kroki odwetowe w reakcji na wstrzymanie przez Stany Zjednoczone przyjmowania uchodźców i mieszkańców 7 krajów muzułmańskich. Zakaz wpuszczania takich osób wywołał wielotysięczne protesty w Stanach Zjednoczonych oraz krytykę części krajów islamskich. O szczegółach Wojciech Cegielski. Władze Iraku, jednego z 7 krajów, których dotyczy zakaz wydany przez Donalda Trumpa, zapowiadają rok w amerykańskim kongresie. Miesiowym. Ja tam nawet nie wiesz, kim on dokładnie jest, ma kilka studiów ukończonych. No tak, 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 ale nie o to chodzi. Chodzi o to, gdzie on zatrudniony. Tam studia to jest. Co innego robi, co innego wiesz. On prawdopodobnie... Czego innego się uczy. On prawdopodobnie pracuje w FBI w Ameryce. No, no, no. Jest jakimś prawnikiem, wiesz? Tak. Także widzisz, chcieli być mądrymi, stali się głupi. W sensie takim, że do nich prawda Boża nie dociera. I zobacz tylko na tego Mareczka. On mi mówi tak, o, że Żydzi mają wiarę. Ja mówię, co mają wiarę, że zabili Jezusa Chrystusa, Jahwę do śmietnika wyrzucili swojego Boga, za balem poszli, za krową poszli. Zobacz, jaką mam ładną krówkę tutaj. A oni mieli brzydką krowę i jej się kłaniali. Ja myślę, że Żydzi to coś wiedzą. Ja mówię, z przywódcami z Riyadu i Abu Dhabi prezydent Trump się przyjrzyj, w co oni wierzą. Wiesz co, powiem ci tak, to pieniądze to jest jedno, ale każda religia prowadzi do wojen, konfliktów, nieporozumień. Dlatego, że oni wszyscy, Ewa, są sługami diabła, że naprawdę żadnemu Bogu nie służą i nie chcą, nie mają zamiaru. I dlatego ludzie odchodzą od kościoła. Ale dlatego ludzie, bo sami się orientują, że cholera, po co mi tu być? Ale czasem się opłaca, bo co powie sąsiad, a co powie sąsiadka, ale dużo ludzi nie chce. I jeszcze nawet teraz. U nas w bloku była, wiesz, taka kartka, ksiądz przychodzi na religię, rozumiesz, na kolędę, rozumiesz, i dzieci mają mieć zeszyty z religii. Zobacz, jaka cenzura, nie to, że przychodzi do tego mieszkania, są zeszyty. Ja takiemu księdzu tam kopa zapaliła go, bo do domu nie wpuściła. Przewiduje także wstrzymanie przez 90 dni wydawania amerykańskich wiz obywatelom krajów muzułmańskich, mających problemy
z terroryzmem. Dotyczy to obywateli Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. Jednocześnie Komisja Europejska sprawdza, czy decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych dotycząca migrantów obejmuje także obywateli Unii Europejskiej. On jest takim patriotą. Dlaczego? Bo on Polakom przybliża to, co byłoby obce. Co dzieje się w Ameryce, ale też tłumaczy według punktu widzenia, gdzie łamie polska telewizja prawo, rozumiesz? Na obecnym etapie sytuacja nie jest jasna, nie chcemy więcej teraz komentować. Mamy sprzeczne nie może pan deportować 11 milionów. Nasi prawnicy są w kontakcie z europejskimi partnerami, by zagwarantować, że żadne dyskryminujące działania nie obejmą naszych obywateli. A widzisz, już nie lubią tego Trumpa i już na rzecznik komisji był też proszony o komentarz do decyzji Donalda Trumpa. Margaret Skinas odpowiedział, nie, że są różne programy telewizyjne. Ale to kilka razy ten Gierek wyprowadzał, to mnie zapasjonowało. Że idealny Gierek. Nie ten czas, nie to miejsce. Trump jest mądry. Ja go bardzo lubię. Słuchaj, on jest biznesmenem, on obraca miliardami. A ty wiesz, co powiedziała ta Clinton? W internecie było jej spojrzenie w twarzy. Jest bardzo poważna. Chodzi o zerwanie więzadeł krzyżowych prawego kolana. Skowrońska Violetta to dwukrotna mistrzyni Europy. W połowie grudnia do Polski przyjadą najlepsze siatkarskie zespoły. Tak. Ale jakiego była? Ale co ma zrobić? Jakiego żydowskiego majątku? Niemcy z ich spłacili, po prostu Żydzi nie mają się do kogo doczepić, to się doczepiają Polski. Zobacz, jeden Żyd w Izraelu, który się oglądał program niedawno, wypowiedział, że Polacy ratowali Żydów i tak dalej, rozumiesz? Tak. A, to jest motto w tarczku. No oczywiście, oczywiście. Ale to wyjście o gazety? Nie, nie chcę, bo później będę szukać, a wiesz, w autobusie to później problem jest. Właśnie Trump nie będzie prowadził wojen, rozumiesz? Będzie szukał rozwiązań pokojowych. No. Zobacz, Ewa. Nie, oglądam codziennie internet, to wiem. Zobacz, co Marek wrzuca. Zobacz. W polskich miastach na razie nie wiadomo, których są jeszcze znane nazwy kroków, które wystąpią w tej imprezie. Wiele zależy bowiem od rozstrzygnięć w obecnym sezonie Plusligi. Duże wzmocnienie Legii Warszawa. Ekipa mistrza Polski wypożyczyła z Bursaspor czeskiego piłkarza Tomasza Nesida. 27-letni napastnik będzie grał przy Łazienkowskiej przez najbliższe pół roku. Legia ma prawo wykupu 44-krotnego reprezentanta Czechów. Teraz to wszystko w magazynie sportowym po 21. podsumowanie zakończonego wczoraj tenisowego turnieju Australian Open. Zapraszam w imieniu Filipa Jastrzębskiego. Witek Landia. Zobacz, jakie ładne są slajdy. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. 29 minut po godzinie 20. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób. To kurczaczka z Inka, zobacz. Przy reprywatyzacji w Warszawie. A to Halinka, ona ma 82 lata i wcale nie ma zamiaru umierać. Od 2 lat chodzi na wernizaże. Bardzo się czuje dobrze. A to taka wystawa, to Anita. A to wystawa taka seksualna, jak ta Anita mówi, że ta baba ciągle maluje takie wielkie. Małych nie maluje się, lecz Mareczek, który na przykład kręci filmy, proszę. Pijaczka pilnuje, wiesz, żeby jej wina nikt nie wypił. Potem zamknęli się jeszcze w jednym pokoju, dalej pili. A ludzie byli wściekli, że tu się napili, a tam nie mogli. Pijaczki, to są dwie pijaczki. Słuchaj, ale w ogóle te wernisaże to są sztuka jedzenia i picia alkoholu. Rozumiesz, tam latają, bo żeby się najeść i napić. No wiesz, nie krytykujmy, nie oceniajmy, mówmy o siebie, ale wiesz, takie dwie siostry przychodziły i nie przychodzą, bo stwierdzi, zobacz taki fajny. Zobacz, ile osób przychodzi, tylko słuchają alkoholu. O, Janek Matejczyk, nie? Janek Matejczyk. Ambasador USA w Polsce Paul Jones oraz dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges. Zaostrza się międzynarodowa krytyka wobec Donalda Trumpa. Ten młody Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka uważa, że on lubił kalosze. A tu jest o papieżu. A tu się 12 i całe, można czytać. No, tam jest tyle filmów, że nie trzeba czytać, oglądać trzeba filmy. No to właśnie nie trzeba czytać, tylko zasugerowane. Wyznających daną religię, w tym przypadku muzułmanów. Tak, o, muszę poznać do każdego. Liczka takie dwa obrazy, tak. Ze statkiem. Opinie i komentarze.
pokaże. One są kiczowate, Marek. Minęła 20:31 przed mikrofonem. Bo Marek chciałby je mieć. Bo Marek chciałby je mieć. Ona dziś dostała taki kicz. Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie... Dlatego mówi kiczowate. Wiesz. Celowo mówi, żeby cię obrazić, a potem powiesz tak, no to Mareczek tam tobie, a tak on chętnie wezmę. To jest stary sprycia, tak, bo on tak gada, wie, żeby mieć korzyści z tego, rozumiesz. O tak. Wśród zatrzymanych jest były i obecny... Bóg, zobacz, ty to lubisz. Ogrody, zobacz, to lubisz. Tam też usłyszą zarzuty, m.in. o charakterze korupcji. A o zatrzymaniach porozmawiam z politykiem, przedsiębiorcą, byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Zbigniewem Kozakiem. Chudy kurczak nieobierzony. Panie pośle, dzisiaj rano w debacie poranka, którą miałem przyjemność prowadzić, również był pan gościem, skomentował pan te aresztowania, no dosyć lakonicznie, ale dosadnie. Ale fajna muzyka do tego. Lepiej później niż wcale. Marcin, to puścił, czy ty? Tak pan powiedział, ja. Że mamy też informacje o tym, że takich śledztw o charakterze antykorupcyjnym dotyczących reprywatyzacji jest prowadzonych dzisiaj około 100 w całej Polsce. Również portal fakt.pl opublikował taką listę hańby Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o Warszawę. Tam się pojawiło bodajże 168 adresów nieruchomości, które zostały w ramach tej tak zwanej reprywatyzacji zwróconych. Na musi, bo jak... Może to jest lepsze określenie, przekazanych w ręce osób, które rościły sobie do nich prawa. Natomiast ja mam pytanie do pana takie, bo też rozmawialiśmy o reprywatyzacjach przedwojennych spółek. Zobacz, to jest na Jerozolimskim. Nie dotyczą tylko Warszawy. Zresztą chyba w ogóle problem reprywatyzacji nie dotyczy tylko i wyłącznie miasta Warszawy. Tylko Warszawa się mieści w Jerozolimskim. 49 czy ile? O, proszę, i patrz, jakie rzeźby tam stałe, takie postawili. To są stałe, te takie rzeźby z kutasikami. Ale to takie. To przedsięwzięciem jakby sterowanym z Trójmiasta, tak? Dokładnie. Tak, to było, no, pamiętam adres to Świętojańska 78. Także ta spółeczka sobie tam bardzo dobrze funkcjonowała. A to jest jak wartość. Czy to nie był przypadkiem, przepraszam, że panu wejdę w słowo, czy to nie był przypadkiem adres kancelarii? Tak, już ze szanki dyktator? Tak. No wiecie. Tam była kancelaria prawna i oraz prawdopodobnie siedziba. Tak ładnie. A to socjologii no profesor. No i Gdynia zasłynęła z tego, że... Paczorki, na Jerozolimskim. Słynne przedsiębiorstwo. No nie poznajesz? Zespołu, no można powiedzieć. Nie, że polskie. No wiesz, jakie jest okulary, kapelusz, to jest inaczej. Bardzo miła galeria i tam jak było Noc Muzeów, to tam wyjątkowo były ciasteczka, kanapeczki. No, Noc Muzeów, nic tam się nie zapowiadali, że... To widzę. Każda galeria... tam wina? No każdy pił, no wiesz. O, to są takie baby. A Mareczka nie zabrałaś tam na wino. A idźcie, ten Mareczek, to jak ja go zabiorę, to nic no tak, nie ma akurat, bo on przynosi złe te. Wspomnieliśmy o Giszej, tutaj była z kolei afera związana z Katowicami, tak? To było chyba najbardziej skandaliczne i jeśli można użyć takiego określenia, najbardziej bezczelna próba wyłudzenia nieruchomości, bo gdyby do niej doszło, no to wtedy by się okazało, że należy zwrócić osobom roszczącym sobie prawa do nieruchomości około ponad połowy aglomeracji. No, zgadza się. I tutaj w sumie szczęście do szkoda, że Mareczka nie zrobiłeś. Zobacz, kto to jest, zobacz. Ja cofnę, zobacz. Że panowie mieli pecha, tak? No tak, no tak, ale... Ale sam pan przyzna, że szczęście dopisało też w ten sposób, że tą sprawą akurat w ostatnim okresie swoich urzędowania ta galeria jakby rzeźby. To jest desca. I to bardzo bardzo fajne to jest. Wtedy postawił zarzuty i w ten sposób, w jakiś sposób zablokował. Natomiast ci panowie przez te 10 kolejnych lat, to był jakby wyrok wykreślający giszę z KRS-u całkowicie, dopiero zapadł w tym roku niedawno. No ale znika, ona jest znika. Więc oni przez 10 lat całkiem nieźle sobie poczynali, z tego co wiem, to nawet handlowali akcjami giszę. Znaczy sprzedawali je nowym akcjonariuszom. Kobieta to może się podobać jako kobieta, ale nie w sensie sprawach użytkowych, nie? Że sprzedawało...
zadbana i tak dalej. To jest możliwe, że te procesy, i degustuje się w tym. Tak. Od momentu wykrycia tego przestępstwa musiało minąć 10 lat, tak? Pani, że z Mareczkiem się pojednałeś, tak? Aha. Nie, to ja się, wiesz, nie ma sensu z nim, bo to, wiesz, no, lepiej żyć w zgodzie, wiesz, z ludźmi. My zawsze zgadzamy się ze sobą, tylko że, wiesz, ja jemu to, co powiem, to, co myślę, to ja jednak jemu powiem. I on chodzi z tym ściekiem. A mówisz mu o tej wannie? No tak, ale wiesz, ale to po co jemu? To nie. Co niepotrzebne? Nie. Że tu mogą chodzić najważniejsze. Tylko, że wiesz, on tu mówi niepotrzebne, potem, wiesz, on śpi z tą myślą i analizuje. I analizuje, co zyska, co traci. Wiesz, potrzebne jest, tylko jest ze mną skłócony, to jest problem, nie? No, no, no. No, bo wiesz, napisał mi złośliwego SMS-a, wiesz. Tak, ja pamiętam, że jakby pan parlamentarzystą, to chyba był pan jedynym, no może. Że mieszka na Pradze i zaprasza mnie tam, jak będę miał jakieś problemy, wiesz? Tak. Ale pan był takim jedyną postacią, że jak co, to mieszka tu i walczyła aktywnie z reprywatyzacją, z reaktywacjami przedwojennych spółek. Wówczas to się wydawało, że, znaczy, no tak szczerze mówiąc, to wyglądało trochę na taką donkiszoterię, na taką walkę z wiatrakami, no, że to jest w zasadzie nie to może być proceder do zlikwidowania w Polsce. Pan czuje się jakąś satysfakcję, jak pan widzi, co się dzieje, tak, że prokuratury nabrały tempa, tak, że zapadają wyroki skazujące, wyroki prawomocne. No, jak pan to dzisiaj ocenia? Ja oceniam to dobrze, były zapisy ustawy, tak, które przedłużały ten proces do roku 2013. Potem niestety... O, rok tak, łapką, to ci się podoba i twój ślad już będzie. A teraz zobacz, jest Elhoff Art 2000, jeszcze raz tylko spojrzymy na to. Elhoff Art 2000 i to jest ten właśnie kanał. O. On dzisiaj wrzucił kilka filmów, kilkadziesiąt. Tak, o, i tu jest to. O, Marta Dobosz, moja ta śpiewaczka, Złoczek, ona gruba się zrobiła i pokazuje się. Prokuratorzy przestali się prawdopodobnie obawiać, że te wyroki zapadają, tak? I ona mówi, no, jaka wypasiona, jaka gruba. Ale ona nigdy nie wygląda, bo to ona się tak ubiera. Aż szpeki wystają. Cały ten prokurator powinien być głęboko przeanalizowany, bo uważam, że często te osoby, które tam wybrały, wygląda jak stara prostytutka. Tak. No tak, ale dzisiaj z kolei spigalaka, ja też zostałem pytany przez temu dziennikarzy kolegów, czy uważam, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, czy kilkoma grupami przestępczymi, które działały jakby na tym gruncie reprywatyzacyjnym. Jaka jest pana opinia? Do jakich wniosków pan doszedł? Bo pan też opublikował książkę na temat reprywatyzacji i reaktywacji. I wówczas pan sygnalizował taki problem. No. Nie ma widać, że jest to zorganizowana grupa, bo jeżeli, bo to jest, bo gdyby to był taki proceder, na zasadzie ktoś miał nieruchomość, zobacz, czy firmę i chce... Jest Elhoff Art 2000. Zresztą tych podmiotów, ale dzisiaj mamy bardzo dużo podmiotów, a wokół tych podmiotów jest tylko określona... I teraz damy, o, tak, jest taki kanał, o czym nie wiesz. Blue Art 2000. Podatkowy. No to wszystko wernisaże. O, patrz, który, o, to miesiące temu. A ile masz wyświetleń? Bardzo dużo. To dopiero dzisiaj wrzucone. To a co to jest? Ludzi związanych z dawnym systemem, z dawnymi służbami. No tak. Straciliśmy połączenie z panem Zbigniewem Kozakiem. Myślę, że tak, mimo wszystko, ale to jest dosyć takie rzeczowo, stare, słuchaj, że ja nie rozumiem, po co nie przechodzimy do następnego tematu. Krajowa Rada Sądownictwa, proszę państwa, przyjęła dziś stanowisko w sprawie projektu noweli ustawy o KRS autorstwa resortu sprawiedliwości. Według rady projekt w rażący sposób narusza normy konstytucji. Mówił rzecznik KRS, sędzia Waldemar Żurek. Nie, on musi. To jest tam szereg niezgodnych z konstytucją rozwiązań, między innymi
nimi obsadzane. Trzeba było pić. Ale wiecie, z tego czarnego kubeczka tą cebulę wiesiu pić. Ponadto powierzenie prezydentowi możliwości wyboru spośród kilku przedstawicieli kandydujących na dane stanowisko. Prezydent nie dokonuje wyboru zgodnie z konstytucją, tylko nominuje na wniosek Rady. Niekonstytucyjne jest naszym zdaniem także wygaszenie kadencji członków Krajowej Rady, ale tylko części sędziowskiej. Kadencje te są określone w konstytucji wprost na 4 lata, więc nie możemy zmieniać na zwykłą ustawą konstytucji. Waldemar Żurek też dodał, że na poniedziałkowym posiedzeniu KRS nie było ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jest z urzędu członkiem Rady. Taki najbardziej widoczny brak. Chcielibyśmy merytorycznej debaty, ale tej debaty nie ma, bo minister chce nam narzucić swoją wolę. Jedne palce jego, a naszym gościem jest... Zanim uzyskamy z nim połączenie, to jeszcze przybliżę Państwu, o co tak chodziło, o co chodziło tak naprawdę w tym nowym projekcie resortu sprawiedliwości. Otóż ten projekt zakłada zmiany, między innymi utworzone miałyby zostać dwa organy KRS. Pierwsze i drugie zgromadzenie Rady. Prezes NSA, minister sprawiedliwości oraz powołana przez prezydenta, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Natomiast drugie zgromadzenie utworzyć 15 sędziów. Wszystkich szczebli zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie. Do tego tematu wrócimy za chwileczkę, natomiast chciałbym przejść do tematu, który jest równie ciekawy i myślę, że równie nurtujący nas od co najmniej od tygodnia, kiedy to wicepremier Mateusz Morawiecki wystąpił publicznie i ogłosił tak naprawdę wojnę z karuzelami VAT-owskimi. Otóż minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapewnił, że podatki nie będą podnoszone, a system podatkowy w Polsce zostanie uszczelniony. A mianowicie właśnie z tego, że mafie VAT-owskie nie mogą hulać po Polsce jak wiatr po dzikim polu i my się za to bardzo intensywnie zabieramy i na pewno będziemy starali się ukrócić jakiekolwiek działania o charakterze właśnie omijania podatków. Czy pojawią się te nowe pieniądze? Na naszej antenie pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Abramowicz. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. No to jak jest z tym wiatrem i z tym hulaniem, z tym VAT-em, z tymi karuzelami? No, wiatr hula od kilku lat. Także proszę Państwa. Ponieważ jest to proceder bardzo opłacalny. Dotychczas był dość bezpieczny, bo w zasadzie... Także zawsze Rzymianom to przeszkadzało, co robili Żydzi, ale że oni byli, proszę Państwa, buntownikami, to... Rzymianie postanowili zgładzić, zniszczyć, ale to było też z wyroku Bożego, bo Jezus to przepowiedział w proroctwie o dniach ostatnich. Proszę czytać 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus pięknie tłumaczy: Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków. Jak kokosz chciałem cię zgromadzić, ale nie dałeś się. Także wiecie Państwo, ludzie nie mają tej wiedzy biblijnej, nawet Żydzi, którzy powinni byli wiedzieć, co Jezus powiedział, oni sobie lekceważyli to. Jezus powiedział wtedy, że jak zobaczycie ohydę spustoszenia, uciekajcie w góry. No to więc ohydą spustoszenia były wojska rzymskie. Jak było to zagrożenie, trzeba uciekać było do lasu, trzeba było uciekać w góry. A ci, którzy pozostali w Jeruzalem, to już nie mogli uciec, bo bramy były zamknięte. Proszę Państwa, i taki był głód przez cały rok, że matki jadły własne dzieci, Żydzi sami wymordowywali się, bo 10. osoba do koziego rogu 9 wpuszczała, każdego musiała zasztyletować i 10. osobę jako siebie samą też musiała zasztyletować. Jezus powiedział: módlcie się, aby wasza ucieczka nie wypadła w sabat, proszę Państwa, bo w sabat bramy były zamknięte. Albo żeby kobiety w ciąży nie były, bo kobietom w ciąży uciekać jest bardzo ciężko. Także żeby oni mieli mądrość taką, nie zachodzić w
Tak, także ty jesteś tą moją Żydówką i mam dla ciebie tu specjalny program taki, żebyś się mogła nauczyć różańce klepać, różańce i okulary zakładać specjalistyczne, koncentrować swój umysł na rzeczach dwuszczelence. Żydzi się podkupowali, szukają skarbu Salomona, rozumiesz? Tak, tak. Ale słuchaj, a Polacy pociągu ze złotem nie szukają? Ale to słuchaj, to ktoś kit sprzedał, rozumiesz? No, tak. Zobacz, o, idzie ten. Słuchaj, trzeba Roman jakiś kit sprzedać, żeby ludzie coś robili, nie? To jest Roman. To nie może być karany za coś takiego. Prześladował. Wysyłał do więzień, posyłał w więzień. Stawkę zerową przede wszystkim, bo to ona jest źródłem wyłudzeń. Powiedział pan poseł Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jeszcze tylko jedna rzecz. Gdybyśmy chcieli wytłumaczyć przeciętnemu Kowalskiemu, na czym polega karuzela VAT-owska, bo dużo się mówi o tych karuzelach VAT-owskich, dużo się o nich pisze. Odbywałam dzieciństwo, Jezusa, wszystko, rozumiem. Odnoszę wrażenie, że też nie zawsze z sensem się pisze, bo ze zrozumieniem tego mechanizmu, no jednak są problemy, bo to jest chyba jednak dość skomplikowany mechanizm, ale gdybyśmy chcieli w dużym uproszczeniu wytłumaczyć, na czym polega karuzela VAT-owska, jak by pan to wytłumaczył? No są takie dwa podstawowe wyłudzenia VAT-u. Przede wszystkim niezapłacenie, bo VAT to jest podatek, który płaci na każdym etapie. Prawda? Jeżeli ktoś wprowadza towar, na przykład importuje, wprowadza towar w Polsce do obiegu i nie zapłaci na pierwszym etapie, no to pozostali oczywiście sprzedający towar muszą go zapłacić, no ale ten pierwszy podatku nie zapłacił, a nie są najpiękniejsi, bo jakby od całej wartości. No ale chcieli je rozumieć, żeby z Polski chcieli Polaków takim, żeby kończyć. Sprzedając towar, dostaje pieniądze na zapłacenie tego VAT-u od następnego ognika. To jest właśnie to skomplikowanie. A druga sprawa to są właśnie wyłudzenia na zasadzie zwrotów, czyli na przykład ktoś eksportuje fikcyjnie towar za granicę, eksportuje towar za granicę, to się dostaje zwrot VAT-u od budżetu państwa. I tutaj dopiero się zaczynają historie, bo eksportuje fikcyjny towar, na przykład takiego, którego w ogóle nie było, a dostaje się pieniądze z budżetu, te podatki, które przedsiębiorcy zapłacili, czyli no dostaje się jakby premię w postaci, dość ogromnych sum pieniędzy. Równa się go nie za... Broda coś jak Żydówkę wykluczyli ze zboru, bo zabiła męża, wiesz? No. I jak ona w tej mykwie była, tam się oczyszczała, to wszystko, rozumiesz? To wszystko przechodziła tą drogę, jakby właściwie rozumiem, młode Żydówki pomagały. Tak. A Żydzi traktowali ją jako trenę VAT-u. No. Wtedy, za to, że ona taką, taki grzech zrobiła. Nie, to w tych czasach. A co ty wam myślisz na temat tej afery reprywatyzacyjnej, jak aresztowali dzisiaj Żydów? Dobrze zrobili? Będzie to koniec podatku VAT, bo cała idea tego, że się płaci na każdym etapie i odlicza od swoich podatków. Słuchaj, kamienice to pierw, żeby dostać majątek, to by musieli pokazać zdjęcie, w jakim stanie wyglądała, rozumiesz? Tak. A komuna odbudowała ludzie, społeczeństwo, a oni to wzięli sobie za free. Tak. Bardzo dziękuję za komentarz. Ja myślę, że jeszcze na koniec... bardzo dobitnie. Jeszcze jedno zdanie, panie doktorze. Tak, bardzo proszę, bardzo proszę. Powiem też, że uproszczenia wymaga PIT, bo tutaj... No tutaj też mamy do czynienia. A to nieprawda, bo Piotr nigdy w imieniu. I oni tą bajeczkę sprzedają, wiesz. No przecież PIT-u nie płacą duże korporacje, cały czas optymalizują podatki. Myślę, że premier Morawiecki także o tym myślał. Chcę przedstawić tą reformę podatku. Chcemy wprowadzić podatki przychodowe. A Mareczek tam był
wszystko wierzył. Tam, gdzie, co dali, gdzie takie meble. Pieniądze. No. Z numerem konta. Słuchaj, ja ci coś powiem. To by diabła wyznawał. Tu pokazali ten kościół, on podobny tak sprawia do tej świętej Anny. Święta Anna i klęczała czerwona Zośka, koronkowa czerwona spódniczka, udał mięśniony, goła dupa i klęczy przed świętą Anną i stał Mareczek. Ja wiem, Mareczek. A tą Zośkę. Ja mówię, to twoja żona, weszł do domu. I on tak, po co do tego kościoła chodzi? Po to, żeby pokazać ludziom, udać, że on w coś wierzy. Przecież on w kościół nie wierzy, on jakby ci wykład dał, to wierzy. On w nic nie wierzy. Wierzy w pieniądze. No. W materiali. Gdyby u ewangelików ktoś się znalazł, gdyby tu czy tam, to on by nie pamiętał, skąd on idzie. To od ewangelików, to od świętej Anny. No, lecę. Aby dalej. No, dobrze. Dobrze. Nie, 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 ja będę trzymała, nie bój się. To i daj mi tę książkę, co ja dam poczytać. No, tę? No. Poczekaj, no dobrze. No. Komentują nasi goście. Idę się na kortarze, dobra. Już wspomniany przeze mnie dziennikarz Rzeczpospolitej, pan Tomasz Pietryga. Dzień dobry, panie redaktorze, dobry wieczór. Święta głowa, masz. Jakby co, to jest aktualna ta wanna? Dobra. Znowu straciliśmy redaktora Pietrygę, więc... Nie, ja może tylko przypomnę. Mówimy dzisiaj jednym z trzech najważniejszych tematów dla nas jest reforma Krajowej Rady Sądownictwa. Otóż Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, zaproponował zmianę Krajowej Rady Sądownictwa na dwa organy. Pierwsze i drugie zgromadzenie. Pierwsze zgromadzenie rady miałoby się składać z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, z prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego, ministra sprawiedliwości, osoby powołanej przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Wiem, że te ostatnie elementy, czyli czterech posłów i dwóch senatorów, budzą bardzo duże kontrowersje. Natomiast drugie zgromadzenie, no tutaj ma ich tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie. No i tutaj też sporo zarzutów płynących z aktualnego składu, od aktualnego składu. Przyjdź z Michałem, bo Michał ci powie gdzie, a sam to możesz nie trafić. Upolitycznienia tego ciała. A czego? Dobra, no. A kiedy? Wnioski nasuwają się. Boże, jesteś chory człowiek. Ja mam dla ciebie cebulę z cukrem, Mareczek zrobił. I będziesz zdrowy. Chyba wszyscy wiemy o tym, że... Cebulę z cukrem. Mam cebulę z cukrem, będzie zdrowy. Mam informację, że... Elżbieta Leonora jestem. No i kiedy Michał przyjdziesz? Dobry wieczór, panie redaktorze. Proszę powiedzieć, jak to z tą Krajową Radą Sądownictwa jest, jak bo powinno była być, jak pan ocenia projekt, który biorę te słuchawki, wypluło z siebie Ministerstwo Sprawiedliwości. Znaczy, mnie się to nie podoba, bo ona mimo swoich pewnych zalet... No już można przyjść, jak powiesz kiedy, to ja będę czekać jeszcze specjalnie, no. No, za tobą się stęsknił ten kurczaczek, on jest teraz, wiesz, w Bydgoszczy, bo tam, wiesz jak to chłopczyk, od mamy ucieka, to musi tylko mamy być, bo tą rentę, żeby dostać, bo on musi mieć jakieś pieniążki. No, musi tak. No, także wiesz, on ten kurczaczek tu pozostawiał taki jeden rachunek, trzeba mu zapłacić i nie wiadomo co to będzie.